Powiedz, że chciałeś zaprosić na swoje konto na Instagramie, którym zaspamowałeś, wrzuciłeś 20 zdjęć w ciągu minuty. No, wchodziłem w tej świecie teraz. W świat Instagrama? Tak, dużo prosili, był on nieaktywny, na razie się uczę. Jak to wygląda? Trochę to jest małpa tego cionie. Mój śledzi na bieżąco, co się dzieje. I reklama. No, już 6 zdjęcie. Ale... Ryba od tyłu wyjazd. Ryba od tyłu. Zobaczymy, może dam więcej. Zobaczymy, jak to będzie działało. Będzie dobrze. Na konferencji weź, 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 palo? Nie wiem, nie widziałem cię. Wtedy jest tak, jak zmęczenie. Dobrze. Zrób, kiedy wiesz? No, więc się nie przejmujemy. Taki fryzjer poszedł. Był dobry. Jest, chodź tutaj. Jest zakład? Nie zakład, tylko od tego meczu trzeba będzie śpiewać dwie zwrotki polskiego hymnu. Czy ty znasz? Się znam, no, zawsze śpiewam. No, żebyś był przygotowany, no to zaśpiewaj. Wiecie, Polska, nie będę śpiewał. Ale druga. Przejdziemy. Przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę. Będzie Polakami. Dał nam przykład to? Bonaparte. Jak zwycięży. Brawo. Jest, to nauczysz kolegów, nie? A ty myślisz, że jestem obrania? Jak obrania będę śpiewał hymn, czy co? No. Trzecią? Nie, już wystarczy. Ale widzisz, to faktycznie tak jest? No i to jest ciekawe. Teraz po raz pierwszy będą dwie zwrotki hymnu. Ale trochę cię zaskoczyłem, co? Nie, widziałem, dlatego nie potrzebłem. Nie, bo ja nie byłem, do skorupa nie poszedłem. W szkole się uczyłem. Przecież tak? Nie poszedłem do skorupa, nie? Tylko widziałem. Na Legii, słuchaj, topy, na Legii śpiewają pięć zwrotek, pięć kibice. Tak? A my nie jesteśmy na Legii. A przede wszystkim nie będę mówił. W klęce się nie. No to dawaj. Challenge accepted. W klęce się, no mów. Mówisz, że wkręcisz. Prawą nóżkę wkręć. Tak? Pierwsze podejście. Jest? Ale pacną! Wiesz, weź nic nie robisz, to mi załóż. Myślisz, że ja potrafię? Czekaj, muszę to nagrać. Wszyscy się pytają, co to jest, a ja tłumaczę, że to jest... Nadajnik, żeby twoja żona wiedziała. Gdzie ty jesteś, tak? Czekaj. No wszystko jest w telefonie, podłączone pod telefon, tak? Twoja żona wie, gdzie jesteś, a trenerzy przy okazji wiedzą, kaj, co ty, robię, kaj ty grasz. Czyli nie mogę się opierdzielać, nie rozumiem? Właśnie, to jest po to, żebyś się nie mógł opierdzielać. Propozycja numer jeden do zakładania czapki jest taka. To jest, nie. To propozycja pana Jacka. To jest moda 2016-2017 na zimę. Propozycja numer tak jeden. Będziemy w tym roku. Wystarczy. Propozycja numer dwa noszenia czapki to jest ta propozycja. Proszę zobaczyć. Narciarka. Propozycja numer 3. Pan Robert. Propozycja numer 4. Pan Paweł. Mi przypomina coś, jak nosi marchewę. Zobacz. Ten to jest od razu zdyskwalifikowany. Dlaczego? To jest styl marchewy. Uruchaj. Styl marchewy. Noszenia czapki. Tak? Nie? Coś ci czeka, wystaje. Rogi rosną. Jak jeszcze grałem w futniku, to wiedziałem, co to jest środa. Jak się studiowało, nie? Dawno i nieprawda. Dawno i nieprawda. A pamiętasz pazdek na Wielopolu? Tam... No jak, paradoks. Tam był tak, czekaj, caryca. Proste, że kojarzę. Ubudubu, ubudubu i caryca. I ten. I... Kicz. Kicz, właśnie. No, ja. To jest skandal. O! Spokojnie powiedzieli, jeszcze się widzę. No, Techno ma zajebiście. Gdzie on grał? Wychowany. On przyszedł ze Szczecina do juniorów? Do Gieksy. Na pewno jest najlepszy z tego. Z bandy, wiesz, czarnej, nie? W czarnej... Szybko. W czarnych koszulkach najlepszy. A gdzieś wszystkich czarnych grając? Nie, o Remek, ciebie proszę. Piszczu, grałeś przeciwko Hermiemu? Remka proszę o ten. O, tylko i wyłącznie zajmijcie się tak przygotowaniem fizycznym. Nie. On tak mówi, tak? To dobrze. Muszę poskarżyć. No, na kogo? Sędziego liniowego. Którego? Dwa razy wyszło. I niestety... Boją się gwizdać, boją się chlapana. Wszystkich szefów, tak? Komisji sędziowskiej? Zbigniew Przesmycki. Ale kto był na linii?
Nie wiem. Boisz się powiedzieć teraz? Tak, boję się. Boisz. Ewidentny faul od tyłu, żółta kartka, czerwona, trzy mecze, kary. Pauza. Dziękuję. Bo ludzie w listach, które przysyłają, pytają o Damiana Dąbrowskiego. Kim on jest? Skąd on się w ogóle wziął? Dlaczego się nie odzywa? I w związku z tym stwierdziliśmy, że ty nam pomożesz to wyjaśnić, tak? Jako jego kolega z drużyny. Zaraz właśnie zapoznam tak? Szerszej publiczności Damiana. Mam nadzieję, że otworzy drzwi, bo... Tylko żeby on, wiesz, w ogóle... Że coś nie jest skoro, żeby on wiesz... w ogóle nie wyszedł nago, bo to wtedy będzie trzeba jakoś tak ciąć. Ale ma pocztę, wiesz? Co nie przed chwilą... O, tak? Ten cwaniaczek! Witamy serdecznie. Damian Dąbrowski, Bartek Kapustka. Musimy przedstawić Damiana, bo właśnie uczestniczy w pierwszym zgrupowaniu reprezentacji. Gdyby nie kontuzja, to pewnie ta ilość meczy byłaby podobna do wielu zawodników tutaj, ale w końcu udało się, bez kontuzji. Damian jest z nami. Co tu dużo mówić? No, już tu chłopaki coś właśnie mówili, że fanki będą zawiedzione, bo mam żonę, mam dwójkę dzieci, także gdzieś ograniczone są te moje kontakty. A tak na co dzień, to już jestem spokojnym facetem. Lubię pograć w FIFA, pośmiać się i no i tyle. Chodzą słuchy, że Damian zawsze ostatni z szatni wychodzi po meczu, także może powiesz coś o tym. No, chodzą słuchy, że lubię się spóźnić, ale chciałbym właśnie to wyprostować, że może często przychodzę ostatni, ale zawsze na czas, wiesz. Damian, co prawda pierwszy raz na zgrupowaniu, ale już znajomych tutaj trochę ma, czy to z Zagłębia Lubin, czy z kadr młodzieżowych, także Damian, opowiedz może, z kim masz lepszy kontakt i z kim wcześniej już rozmawiałeś przed zgrupowaniem. Tak, na pewno jest tu dużo znajomych, co ułatwia mi sprawę aklimatyzacji. Jest Piotrek Zieliński, z którym gdzieś tą przygodę swoją zaczynaliśmy w tych grupach młodzieżowych. Także z nim dobrze się znam. Jest Kamil Wilczek, z którym grałem w Zagłębiu Lubin. Też się dobrze znamy. Wiadomo, jesteś ty, którego gdzieś tam oblegałem SMS-ami i pytałem się, jak to będzie. No i jest jeszcze kilku chłopaków. Jest Arek Milik, Paweł Dalidowicz. Z nimi też się spotykałem, czy Paweł Wszołek. Świetny piłkarz, dobra, nie nawijaj makaronu na uszy, dobra? Powiedz jaką ksywę. 24 lata ma, ksywa... W młodzieżówce. Ksywa Dąbek. Od... Jakaś jedna ksywa. Jak na Karolka teraz była papka. Bizon jest 6. A Bizon, no przecież Bizon to wiesz. Zwierzak tak zwany, nie? Trzecia noga, też na nim mówili. To ma widzieć ten wie, tak? Damiana, z kim ci się lepiej gra na treningach w obronie? Co w formacji? Z Wojtkiem Hermanem czy z Wojtkiem Szczęsnym? No, na szczęście dzisiaj już mogłem funkcjonować na swojej nominalnej pozycji, ale wczoraj muszę przyznać, że Wojtek Szczęsny nie odstaje i sam jest zadowolony, że może wejść do gierki, także... No, powiem szczerze, że była dobra współpraca, bo nieźle wynikowo to wyglądało, także tyle mogę powiedzieć. Ale akurat Wojtek Herman jest etatowym już obrońcą reprezentacji, nieraz włączał się w gierki, także już nie trzeba mówić o umiejętnościach, bo każdy wie, że potrafi stanąć na wysokości zadania i zastąpić kogokolwiek. No, nawet mi mówił, że z Piotrkiem Polczakiem zaczynał gdzieś tam swoją przygodę, że razem grali, także... To nie wiedziałem. Podobny poziom stopera, myślę. Pozdrowienia dla Poliego. Damian jest też złotym medalistą młodej ekstraklasy, prawda? Tak, ale co tu się chwalić, to już dawno. Fakt, że zdobyliśmy mistrzostwo młodej ekstraklasy, gdzieś tam juniorów. Mieliśmy dobry okres wtedy. Z młodzieżą Lubina. Szkoda, że w Lubinie tak mało tych zawodników się później przebiło, ale gdzieś tam każdy poszedł swoją drogą i grają po różnych klubach, także nie wyszło to najgorzej, a na pewno dla tamtego klubu zapisaliśmy kilka sukcesów. Adi Błąd to już teraz też mało tam gra, no jest Warca, ale nie gra, jest Skrzypczak z Górniku Zabrze. A tak to w Lubinie jest właśnie Arek Woźniak czy Adrian Rakowski. Nie?
A ja pamiętam, jak dostawałem pierwsze powołanie na reprezentację, to wszyscy byli przekonani, że Dąbro właśnie pojedzie. Ja sam byłem w szoku, także Dąbro później na kolejnych zgrupowaniach, tak jak wspomniałem wcześniej, niestety przez kontuzję nie mógł uczestniczyć, ale mam nadzieję, że zagości na stałe teraz. Zawsze była kłótnia, Grzesiu Sandomierski albo Cetner byli DJ-ami na wszystkich wyjazdach. Cetner Disco Polo. Odwrotnie. Przepraszam, Cetni. Grzesiu zawsze Disco Polo, a Cetni jakieś trochę bardziej ambitne kawałki, czy jakieś hip-hopowe.